Cześć, siemanowiska. Z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z Farminga 2019. Seria, oczywiście, spadkobierca, mapa nadal się nie zmieniła, czyli Wola Brudnowska. Jak widzicie, powróciła kamerka, także udało mi się tutaj ogarnąć kamerkę. Jest teraz jaśniej, ponieważ sobie też zapaliłem taką lampkę, którą mam tutaj nad biurkiem. I zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Mam nadzieję, że jest jaśniej, ale nie jest za jasno. Odnośnie dźwięku. Dźwięk może być znów troszeczkę inny, ponieważ zdjąłem sobie ten taki popfiltr, czy jak to się tam nazywa, tą gąbeczkę taką, którą można nałożyć na cały mikrofon. To sobie zdjąłem, zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Jeśli będę widział, że jest coś nie tak, no to po prostu założę ją z powrotem, zobaczymy, co będzie wtedy. Także z takich zmian. Oczywiście też chciałbym Was przeprosić za ten poprzedni odcinek, gdzie nawet nie wiedziałem, kiedy mi przerwało nagrywanie. I po prostu w połowie tam, znaczy 17 minut chyba jest nagrania tam. I po prostu mi w pewnym momencie urwało mi nagrywanie, nawet nie wiedziałem kiedy. Dobra. Jak widzicie, też wczesna zima. Poza odcineczkiem sobie tutaj troszeczkę poogarniałem trochę spraw tutaj związanych właśnie na gospodarstwie. Między innymi zakupiłem dwie nowe przyczepy, autosanki. Możecie się też pytać, dlaczego, po co. Ano dlatego, że te tutaj dwie pójdą do sprzedania. Zostawię sobie tylko burty i te burty zostaną przełożone właśnie do tamtych autosanek, ale to tamte autosanki Wam pokażę zaraz. Też jak widzicie, mam 108 tysięcy na koncie. Też się możecie zastanawiać, dlaczego. Ale już Wam będę tutaj tłumaczył, dlaczego. Ponieważ porobiłem sobie troszeczkę usług i tym sposobem właśnie zbierało mi się 108 tysięcy. Gdzie właśnie, zaraz muszę sobie 8 tysięcy odjąć za te właśnie dwie przyczepy. No to sanki, w sumie dla pamięci zrobię to teraz, minus 8 tysięcy, ok, czyli mamy 100 tysięcy. I tak, będę wywozić tutaj sobie, dowiozę jeden kurs tutaj tego obornika. I najprawdopodobniej dowiozę to właśnie na te nowe pole, które tam będę musiał sobie przegnoić. Właśnie te nowe, które będzie na wiosnę orane. Także tam sobie to wywiozę. I zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało, bo możliwe, że ten jeden zasad po prostu tam wystarczy. Jeżeli nie, to najwyżej sobie tutaj na gospodarstwie załaduję na rozrzutnik i tyle. Po prostu na rozrzutniku tą resztę dowiozę tam. Ale to nie będzie w dzisiejszym odcinku, to będzie już na wiosnę. W dzisiejszym odcinku sobie jeszcze pojedziemy ze sprzedażą zboża, bo jest najwyższa cena, także zaraz tutaj sobie załadujemy. Zaraz sobie załadujemy tutaj ten nabornik i po prostu wywiozę sobie go na koniec odcinka. A teraz, chwileczka się przymieliła. A teraz sobie tutaj jeszcze
załadujemy i zaraz sobie wywieziemy zboże. Także z tego co wiem, coś mi tutaj znowu tur zaczyna nie chodzić. Dobra, jest ok. Więcej ładować nie będę. Nie wiem, czy w ogóle mi 60 tutaj da radę. Ale dobra. Ok. Także co, lecimy po. Myślę, że po John Deere'ka. Te duże wszczepy mam rozszczepione. Dobra. I tak, bierzemy John Deere'a. Ogólnie to nie wiem, czy nie są dźwięki za głośno. Tak, tutaj z dźwiękami wygląda. Na 50. Dobra, zróbmy na razie czego na 40. Dobra, bierzemy John Deere'a, który jeszcze jest na testach. Zobaczymy, jak sobie będzie radził z tymi przyczepami. Ok. Teraz pytanie, czy mi się uda tutaj wykręcić. No, uda się. Także nie ma problemu. W miarę się udało. No. Także co, podjeżdżamy pod silos. No właśnie, tutaj jak się okręcę w tą stronę, to jakoś mi tak właśnie zaczyna lagować, ale to już zauważyłem na wcześniejszych odcinkach też właśnie. Co jest grane, dlaczego nie chcę mi tutaj sypać. Co tu chodzi? Ja muszę cofnąć tyłem. Muszę cofnąć tyłem. Także jak widzicie, jęczmienia mam 22 tony. Także dwie pełne przyczepy będą. Także będzie z czym tutaj jechać. Ok. Jedna załadowana. O, i tutaj jak widzicie, są właśnie te autosanki. Może wam teraz na szybkości pokażę je. One tutaj właśnie mają podwyższenia z desek. Ale dlaczego kupiłem właśnie te autosanki? No dlatego, że mają tutaj one o wiele lepsze opony, ale nie tylko. Ale się wystraszyłem tej kury. Ogólnie też tutaj mają lepsze tutaj te. No po prostu tą samą ramę mają o wiele lepszą. Tutaj też tutaj jest opona jakaś inna marka tutaj tych opon, ale też naprawdę no dobry stan. Stwierdziłem, że po prostu te będą tutaj o wiele lepsze, także tylko górne burty zostaną stamtąd zdjęte i będzie tutaj będą fajne przyczepki. Także zobaczymy, jak to tutaj wszystko będzie się zgrywało. Zależy, jak to będzie tutaj z hektarami, jak to będzie wszystko sypać. Bo mogą czasami tutaj te dwie piętnastki nie starczyć. Także fajnie, jakby tutaj były. Fajnie, jakby tutaj były właśnie jakieś dwie na zapasie. No oczywiście będą właśnie tak jak powiedziałem na zapasie, tylko jakby nagle tutaj nie starczyło przyczep. Ale mam nadzieję, że znaczy z jednej strony fajnie jakby tutaj sypało, że nie starczyłoby aż tutaj jakby nie starczyły te dwie przyczepy. Ale to wszystko się okaże. Dobra. No, są niepełne w sumie te zestawy, także trochę źle wam powiedziałem. To będą dwa pełne. Jednak nie będą dwa pełne, ale jęczmień tutaj jak najbardziej do sprzedania. Dobra. Ok, także co, lecimy teraz, tutaj sobie szczepimy. No i polecimy sobie
sprzedać. Dlaczego sprzedaję cały jęczmień? Ano dlatego, że po prostu moje kury coś nie bardzo chcą tutaj jeść ten jęczmień. Więc stwierdziłem, że po prostu sprzedam cały jęczmień i zakupię po prostu jedną przyczepę, no małą przyczepę oczywiście, pszenicy. Już mam dogadane ze znajomym, że żeby tutaj, że po prostu od niego odkupię tę jedną przyczepę pszenicy. Także, żebym tutaj miał tutaj karmić te moje kury. Dobra. No tutaj. Jak to wygląda z cenami? Stacha 629, Wieniawa 647 i Stodoła 673. Także, moi drodzy, lecimy na Stodołę. Jest to nowy skup. Także będzie okazja tutaj, będzie tutaj okazja, żeby odwiedzić nowy skup. Zobaczymy, jak tam wszystko będzie wyglądać. Z tego co wiem, to on tutaj właśnie niedawno powstał. I zobaczymy po sprzedaży tutaj tego jęczmienia. Zobaczymy, czy starczy nam tutaj na wykupienia właśnie tego zębira, bo tak naprawdę brakuje mi tylko, już wam mówię dokładnie, coś 18 tysięcy, ale tak, równo 18 tysięcy, także fajnie, bo tutaj 118 780 padło. No oczywiście fajnie będzie, jak będzie więcej, ale to się okaże dopiero. No, ale tutaj jakoś przycina. Mam nadzieję, że to nie jest wina tego, że musiałem minimalizować grę. No ale już jest ok, także. Także lecimy dalej. Swoją drogą fajna tutaj fajna łąka. Może za niedługi czas fajnie by było tutaj gdzieś w tej okolicy się rozejrzeć. Tutaj też fajne kawałki są. Na przykład ten tutaj kawałek. Z tego co wiem, te trzy tutaj kawałki są właśnie we spółdzielni. Także też fajne tutaj kawałki mają. Z tego co się dowiedziałem, ale nie wiem czy na pewno, spółdzielnia będzie sprzedawała jeden właśnie z ciągników, także zobaczymy, ale to dopiero po żniwach będzie. Bo właśnie już tam z nim rozmawiałem na temat cen, ile by mi dali za obornik, bo możliwe, że tutaj coś będziemy też sprzedawać obornika trochę, ale zobaczymy, czy to będzie na odcinku, czy to będzie poza odcinkiem, co sobie zrobię. Zobaczymy. Ale mi tutaj laguje jakoś, ten, jak wjeżdżam tutaj do tych, na tą wioskę. Zobaczymy, jak tutaj wszystko się ułoży. Na pewno z zimy już więcej odcinków tutaj nie będzie. Także prawdopodobnie no tutaj od spółdzielni właśnie ma to zamykane. Zobaczymy, jak to tutaj wszystko wyjdzie. Jak będę przewijał dalej czas, to wszystko okaże, ile tego obornika tutaj będzie. Nie wiem, dlaczego mnie tutaj tak laguje. No, i znowu mnie jakoś przylagowało. Że wybaczcie, jeżeli na odcinku będzie to mocno widać. Ej, co jest? Dobra. Także co, wjeżdżamy. Dawaj, John Deere, podjeżdżaj, podjeżdżaj, podjeżdżaj. Dobra. I sypiamy. I zobaczymy, ile tutaj zbieramy tych pieniędzy. 110. No, zobaczymy, jak to tutaj
się ułoży, starczy na to wykupienie, czy jednak nie starczy? Sto piętnaście. Jeszcze nie starczyło. Ale teraz mi się tak przypomniało, że gdzieś jeszcze mam soję. Mam soję, mam kukurydzę. Że soja jest cena dopiero. A nie, idzie w górę. Może byśmy soję jeszcze sprzedali? Kukurydza, jak to wygląda cena z kukurydzą? 780 na wieniawie. I to jest 780 idzie w górę. Także musiałbym sobie przewinąć troszeczkę czas, ale dobra. Może to ogarnę poza odcinkiem już. Chyba, że teraz na odcinku jeszcze. No to bym znowu musiał ładować. Znowu też by mi tutaj trochę weszło, że może sobie po prostu poza odcinkiem zrobię załadunek i po prostu zrobię to sobie. O mój Boże święty, kraksa masakra. No fajnie, ja teraz sobie nie, no teraz nie wyjadę, nie? Jezu, jak mnie denerwują te. O, trochę za mocno, ale no wybaczcie, no ale tak musiałem zrobić. Czego trąbisz? Też ci po trąbie, więc ty myślisz, że ja nie mam trąbki? Już mam klakson. Dobra, także co, lecimy na gotę. I tą sprzedaż kukurydzy już sobie zrobię. Nie wiem, może to za odcinkiem, bo mam tą kukurydzę też. Nie mam jej w winie, a nie chcę też już tutaj tracić czasu na kolejne załadunki. Bo już coś załadunek był właśnie obornika, także myślę, że nie będę już was tutaj zanudzał kolejnym załadunkiem. Także może po prostu albo zrobię to poza odcinkiem, albo możliwe też, że zrobię sobie jeszcze jeden odcinek. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. No nie, w sumie nie chciałbym tutaj dwóch odcinków z zimy robić. Ale może. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No w sumie po co ja tutaj na pełnej drodze włączę migacz, to myślę, że to jest zbędne. Dobra, także co? Lecimy sobie teraz na gospę, bierzemy 60, jedziemy na ten nowy kawałek. Ale mam tutaj spam znowu. Czekajcie, luknę tylko, kto mi tutaj tak pisze. Nieważne. Niech sobie poczekają te osoby, które się tutaj do mnie dobijają. Dobra, także co? 115 tysięcy, myślałem, że starczy, ale niestety nie starczy. 3 tysiące mi jeszcze brakuje, więc będę musiał tutaj sobie jeszcze sprzedać trochę kukurydzy. Oczywiście surowej kukurydzy, nie żadnej tam gotowanej. Dobra, także co, stajemy sobie tutaj. Okej. Lecimy do 60. Dlaczego wywożę 60? Bo to prawdopodobnie już jest ostatni
A może nie ostatni, ale jeden z ostatnich już odcinków tutaj, gdzie tutaj ta 60 będzie, ponieważ no już jest, no naprawdę mały to już jest ciągnik i jest tutaj potrzebny, znaczy ten już tutaj nie będzie aż tak zbytnio potrzebny i po prostu zostanie on sprzedany. Także jak ktoś zainteresowany ma małe gospodarstwo, to zapraszam do komentowania. Na pewno się dogadamy. Także co, lecimy. Tutaj sobie teraz wywieziemy. I w sumie zobaczycie, gdzie te nowe kawałki mamy tak naprawdę, bo w sumie widzieliście tylko, nie wiem, w poprzednim albo 2 odcinki temu, już teraz nawet nie pamiętam. Widzieliście tylko na minimapie. Także teraz sobie zobaczycie, jak to będzie tutaj wyglądało. Jak one tutaj wyglądają w realu. Dobra, przepuścimy tutaj. Nie wiem, dlaczego mnie tak tutaj dzisiaj laguje aż tak mocno. No, pewnie. Następny kuźwa. No i tutaj gdzie zahaczą. Ale lawios, dopiero. Oby tego nie było widać na nagraniu, bo chyba się wściekłem. Dobra. Okej. I tutaj jest właśnie. Tak jak widzicie, tutaj jest łąka na jednym i drugim kawałku. I ogólnie miałem tutaj na wiosnę rozlewać gnojowice, bo ogólnie na łąki powinno się dawać gnojowice, a nie też obornik. Ale niestety no nie mam tej gnojowicy, nie wiem dlaczego mi tutaj krowy nie produkują, ale jeszcze sprawdzę. A nie, jest gnojowica, ale to jest tylko 3000, więc to by mi starczyło nawet nie na jedną beczkę, także bardzo mało. Obornikami tutaj więcej naprodukowały. I widzę, że tutaj jest jeszcze do pooprzątania. Także jeszcze sobie na szybkość to zrobimy. Pozwólcie, że się napiję. Czekajcie, to jest tak, na którą stronę tutaj jest, na lewo. No to jedziemy. To jest na tył. Lewo. I jedziemy z drugą. To możemy zamknąć. No, dobra. Ok. Także ruszamy z powrotem. Albo w sumie wiecie co? Zostawię tę 60 tutaj. Po prostu się przełączę. Tak, może to jest mało realne. O, akurat trafiłem na czwórkę. Także lecimy tutaj z uprzątkami. Na pewno jest obornik do wyrzucenia, ale trzylotny obornik będę teraz wyrzucać. W sumie czekajcie, inaczej. Wezmę sobie tutaj jedną beleczkę, tylko muszę tutaj ten wózek na balatu przestawić, bo będzie mi się tutaj na pewno wtryniać, jak będę chciał go tutaj, będę chciał go. Znaczy, jak będę chciał tutaj sobie belkę wyciągnąć, to na pewno będzie mi się będzie mi tutaj łapać, znaczy nie wózek, tylko lawetę. Dobra. W sumie teraz jeszcze tak sobie pomyślałem, bo nie powiedziałem wam tak w sumie jak to będzie
To jest dobra. Nie powiedziałem wam, w jakiej konfiguracji wziąłem tego John Deere'a w sumie. Znaczy wziąłem, wezmę dopiero. Stąd się to przyszło. Dobra, nieważne. Oczywiście w takiej konfiguracji, jak był. Czekajcie, nie mogę tędy przejechać, bo mi zabierze mi tą belkę. Muszę przejechać tutaj tędy. Ok, to wziąłem go w takiej konfiguracji, jak jest. Tylko że też domówiłem tura, ale ten tur będzie dopiero do opłacenia, jak zostanie on wyprodukowany, bo zamówiłem takiego, którego mają na stanie, ale po prostu mi się podoba bardziej. No, także jak widzicie, tutaj troszeczkę tego górnika. I teraz tak, widzę, że ja się tutaj chyba nie zmieszczę, to sobie objadę sobie samym rządirem. Dobra. Teraz będę mógł się nawdać tutaj bardziej. Tak. I teraz będę mógł sobie w taki sposób cofnąć. Ja oczywiście będę musiał trochę nierealnie przejechać. O, właśnie tak. Ej, co jest? Tu mi bardziej na obornik, wiecie. Ja wiem, że to jest mało realne, no ale po prostu już nie chcę tutaj też tracić czasu na co? Na wyrzucenie tego obornika. Także po prostu już sobie ten obornik wyrzucę albo poza odcinkiem, albo też w następnym. Zobaczymy, jak to tutaj uda mi się ogarnąć. Dobra, teraz jeszcze może bym wziął chociażby jednego tutaj krokodyla. Kiszon, tylko teraz z której strony? Z tej strony. Dobra. 100%, także można ładować. Zobaczymy, jak to będzie mi się ładować. Krokodylon. No troszeczkę tutaj się ciężko docenia. Krokodyl tak po prawdzie jest przystosowany do obornika, a nie do kiszonki, także albo będę tutaj po prostu musiał łyżką zwykłą ładować, albo też będę musiał sobie tutaj ogarnąć łyżko krokodyla. Co w sumie też by nie było głupim pomysłem, takiego łyżko krokodyla sobie załatwić. A może do John Deere'a by się udało załatwić. Zobaczymy. Dobra, otwieramy. Tak, nie może być wykonana, co ty. Dobra. My sobie wyjeżdżamy. Ile tutaj mamy tego? Malutko. No trochę tutaj jest to pracochłonne. No nie pracochłonne, czasochłonne. No ale trzeba tutaj poogarnąć. Ja też chciałbym właśnie tutaj zrobić to na odcinku, bo no w sumie też jeszcze nie, w sumie nigdy na odcinku nie robiłem właśnie żadnego wywozu obornika, sprzedaży, dawno też nie było.
Też w sumie nie wiem, czy w ogóle odkąd tutaj prowadzę ten kanał, czy w ogóle było. Tak samo też właśnie tutaj oprzątania też nie było. Sumie mogłem w drugą stronę się tutaj okręcać. No ale tutaj znowu tutaj jakoś ciężko chodzi, a to wszystko przez te pieprzone lagi. No bo tak to jest, jak się zminimalizuje grę i potem są właśnie takie lagi, jakie są. Dobra, jeszcze jedną sobie tutaj, czy jedną łóżkę sobie weźmiemy. Kurde, mogę te przyczepy też odstawić, bo teraz jest problem z wyjechaniem. No dobra, jakoś sobie tutaj pomału ogarniemy. Na pewno tutaj będzie ten odcinek dłuższy. Mi się zdaje, że gdzieś po 40 minut może nawet. Dobra. Także ostatniego krokodyla sobie tutaj teraz wrzucimy i będziemy już odcinek kończyć. No, ogólnie też jeszcze Wam sobie zapomniałem powiedzieć odnośnie tej Puga, bo już się odezwałem do firmy Potinger, do dealera, odnośnie tutaj dołożenia czwartej korpusu, albo czwartej korpusa, nie wiem, czy to się jakoś odmienia. A po prostu czwartej skiby, żeby tutaj no ten pół był pod szóstkę, czy też nawet pod John Deere'a, żeby tutaj można było orać. Żeby mógł sobie orać się John Deere'em, a nie tylko czwórką. Bo na razie ten pół jest pod czwórkę tylko. No i no, Jezu. Nie no, muszę gdzieś znaleźć indziej miejsce na te przyczepy, bo naprawdę masakra. Dobra, weźmiemy jeszcze jedno krokodyla tutaj. Teraz sobie obornika i kończymy. Także wracając jeszcze tutaj do tego pługa Pottingera, odezwałem się do dealera. I oczywiście cisza. Jest totalna cisza, więc cholera wie, czy tu się w ogóle odezwie dealer, czy się w jakikolwiek sposób dogadamy. Także zobaczymy, czy się odezwie. Może się odezwie na wiosnę, zobaczymy. Ale dobra, jeszcze tak na szybkości Wam powiem, że ten pług jest też do sprzedania. Jak widzicie, no stan jest dobry, tutaj lekko są skiby poprawione, także też w dobrym stanie, razem z 60 mogę sprzedać. Cena jeszcze nie wiem, jakoś tam się dogadamy, jak to wszystko cenowo będzie wyglądało. Także jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam do komentarza i się dogadamy. Ja już będę się z Wami żegnać, także dzięki za obejrzenie, za dotrwanie do końca. I co? Ja za zostawienie łapeczki w górę, subskrypcji tam na dole, dzwoneczkiem, zostawienie komentarza. I widzimy się w następnym odcinku, także trzymajcie się, strzała, na razie, cześć.